Witam serdecznie. Zupa pomidorowa, ekspresowa, a la Stasiu. Najszybsza zupa na świecie. Udowodnię to. Uwaga. Start. Koncentrat pomidorowy. Wrzątek. Woda zagotowana, wrząca. Bardzo gorąca. Uwaga, żeby się nie oparzyć. Zamieszamy. Aby koncentrat się rozpuścił, żeby nie było grudek. Dorzucamy do tego groszek i marchewkę ze słoika. Ponoć jest zdrowszy. Uwaga! Jeszcze raz zamieszamy. Do tego pieprzu odrobinka. Do smaku. I smakuje. Zupa gotowa. Na długie wieczory. Nawet bym ją nazwał taki tytuł zastępczy. Zupa odchudzająca. Odchudzająca. Z okazji tej właśnie zupy pomidorowej odchudzającej przygotowałem pewną opowieść. Było sobie mrowisko, potężne, duże, przylegające do wysokiej sosny. Mieszkańcy tegoż mrowiska byli przekonani, że czubek tej sosny jest już końcem świata. Żyli sobie spokojnie, pracowicie, dobrze zorganizowani. Ale nagle zostały zaatakowane te mrówki przez inny gatunek mrówek, czerwonych. Ponieważ czerwone mrówki uważały, że są lepsze i mają prawo zaatakować te czarne mrówki. Ale prezes tego mrowiska był zakochany w córce drugiego mrowiska i postanowili się zjednoczyć. Odparli atak tych czerwonych mrówek. Nastąpił pokój. Ogrodziły swoje mrowiska igiełkami, gałązkami takimi ostrymi. Te mrówki poczuły się już teraz bezpieczne. Bezpieczne. Ponieważ nastąpił pokój, nastawili się na zwiedzanie świata. Wybrały się właśnie podróż. Szły 3 dni. Doszły do płaskiej powierzchni. I ku ich zdziwieniu patrzą, jadą jakby pojazdy kosmiczne. W jedną i w drugą stronę. Doszły do wniosku, że to pojazdy kosmiczne jadą z jednej galaktyki do drugiej. Do jednego wytłumaczenia nie ma. Wróciły do swojego mrowiska, opowiadają prezesowi głównemu, organizatorowi tego mrowiska, że widziały kosmitów jadących w takich dziwnych pojazdach, lampy i tak dalej. A nawet mówią, że jeden kosmita był podobny do nich. Siedział pochylony, trzymał tak jakby gałąź, ruszał ręką i miał taką okrągłą, połyskującą głowę. Oczywiście mieszkańcy tego mrowiska powiedziały do nich: posłuchamy ciebie innym razem, to niemożliwe. I ta opowieść została zbagatelizowana. Morał tej opowieści jest taki, że my podobnie jak te mrówki, nie wiemy jeszcze wszystkiego. Nie wiemy jeszcze wszystkiego, co istnieje
dalej i tak dalej. Dziękuję za wysłuchanie. Życzę miłego, przyjemnego lata.